Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Sorry za mój głos, zwykle jest zajechany, a dzisiaj to już szczególnie. Niestety to są uroki długiego weekendu i ciężkiej walki, która jest za mną i będzie jeszcze przede mną. Nie regulujcie odbiorników. Jak widzicie, dzisiaj będziemy bawili się Commodore 64. Nie regulujcie odbiorników, bo to jest ten sam komodorek, który mogliście już zobaczyć na moich dwóch chyba filmach. Jeśli dobrze pamiętam, albo na jednym nawet. Już wam go prezentowałem. Troszeczkę się zmienił, troszeczkę go przejechałem wadłą, jak widać. Klawisze wybielone. Jak dla mnie wygląda rewelacyjnie, jestem z niego bardzo zadowolony. Ale jak wiecie, poza magnetofonem nic do tego sprzętu nie posiadałem. Wczoraj w Siemianowicach odbywało się 8 bit party, na którym miałem okazję być. Było kilku fajnych kolesi, których pozdrawiam, jeśli to oglądają. I pojawił się też mój kolega Jimmy, który sprzedał mi tą stację dysków, także okazyjnie wpadła mi w ręce stacja dysków do Commodorka na 1541 dwójka z zasilaczem i z kablem do komody plus 13 dyskietek z w miarę nowymi demami. W każdym razie jest to czołówka sceny dla Commodora. Nie przedłużając, sprawdzimy sobie sprzęcik. Nawet do porządku nie wiem, jak się wczytuje gry. W ogóle cokolwiek ze stacji. Będę musiał sobie przypomnieć. I na pierwszy rzut poleci demo grupy Triad Neon, które wygrało Datestorm 2017 w tym roku. Albo może już przybliżę ekranik. Wszystkie te demka będę oglądać razem z wami, tak będzie dla mnie to pierwszy raz, tak samo jak i może i dla was, może wyście już widzieli te dema. Ja niestety dopiero odkrywam scenę Commodore 64 i troszeczkę wczoraj miałem okazję troszkę tego tematu liznąć z chłopakami, bo tam dość dużo demek fajnych leciało. Powiem wam, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tej sceny. Nie pamiętam, czy tak się to robiło. Jedynka to chyba był magnetofon, ósemka chyba stacja dysków. Ale stacja wczytuje. Zobaczymy. Ja już wczoraj przetestowałem. Bo na 8 bit party niestety pojechałem z... Czemu niestety? Pojechałem z Atari, byłem w mniejszości. Większość tam to byli koledzy ze swoimi komodami. Także trochę tych demek się tam lizło. Dzisiaj czeka mnie jeszcze flip disk. Dzisiaj czeka mnie jeszcze ciężka podróż na Dolny Śląsk. I kolejna walka o życie. Także oglądamy sobie Neonka. Thank you.
Jako stary atarowiec muszę wam przyznać, że naprawdę mi czesze beret to, co chłopaki wyciskają z maszyn Commodore 64. I co najlepsze, wszystkie te dema, które będę opuszczał, idą sobie na golutkim sprzęcie. Bez żadnych rozszerzeń pamięci czy czegokolwiek. Bo wszystko leci na żywca, na golutkim Commodore 64. Dla mnie masakra totalna. Jeszcze ostatni rzut. Pozdrawiam serdecznie, Konrad Akarenton. Strzałeczka.